Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. Moi kochani, moi drodzy, ani się człowiek nie obejrzał, a minął rok. Powinienem teraz wyjąć tę moją perukę, w której się czasami pojawiam i tak powiedzieć, westchnąć, o tak, ach, wiosna, lato, jesień, zima i rok zszedł. No, a ja zapraszam. Zapraszam zatem na podsumowanie najlepsze i najgorsze książki 2021 roku. Jeżeli ktoś tu jest po raz pierwszy, to na początek jeszcze parę takich słów o kanale, trochę statystyk. Ja wiem, że tego nie lubicie, więc naprawdę nie będzie tego dużo. I zaraz przechodzimy do najlepszych i najgorszych książek tego roku. Jaki był ten rok ogólnie czytelniczy? No, powiedzmy sobie szczerze, był chyba jeden z najbardziej bezbarwnych i bezpłciowych. Na długi, długi czas. Ja do samego końca miałem taką obawę, że nie będzie najlepszej książki, to ja zawsze mam, zawsze te najlepsze się pojawiają w drugiej połowie roku, no prawie zawsze, ale słuchajcie, najgorszej książki, naprawdę, prawie do samego końca ja nie wiedziałem, co będzie najgorszą książką tego roku, bo większość rzeczy, które przeczytałem, a w tych statystykach są rzeczy z tego roku, zeszłego, no maksymalnie sprzed 2 lat, taką mam zasadę. O tym jeszcze będzie za chwilę. To były takie oceny, tam 6 na 10, 7,5, to jedna rzecz tam była, która powiedzmy się załapie do tej statystyki, ale takie szóstki, piątki, nie wiecie, tego rodzaju oceny, więc no bardzo się bałem, ale końcówka roku oczywiście przyniosła i rzeczy wybitne, i rzeczy bardzo słabe, więc będzie co wybrać. Parę słów jeszcze o kanale. 61 książek udało mi się przeczytać, 2500 stron. Pogrupowałem to sobie w różne tam statystyki. Wyszło mi na to, że 1/3 mniej więcej z tego to fantastyka, czyli fantastyka dominuje. Za nią literatura piękna tak zwana, czyli głównie klasyka literatury, to 11 pozycji. I 10 pozycji powieść historyczna, a reszta gatunków tu już rozbita jakoś tam pomiędzy pozostałe kategorie. A spróbujemy może trochę zaburzyć w przyszłym roku tę statystykę. Zobaczymy. Filmów na kanale pojawiło się ciut mniej, o 5 dokładnie mniej niż w zeszłym roku, ale to dlatego, że nie byłem na festiwalu w Gdyni, więc nie było tych 5 relacji dzień po dniu. Jeśli w przyszłym roku uda się pojechać, to pewnie ta liczba będzie jeszcze większa, bo ja bym chciał robić 2 filmy w tygodniu. Pamiętajcie o tym, krótki film w czwartek, dłuższy film w niedzielę. Zobaczymy, co z tego będzie. Miejmy nadzieję, że przynajmniej co jakiś czas uda się to robić. Dobrze, ponad 500 subskrypcji mi przybyło, bardzo się cieszę, bardzo was wszystkich witam tutaj. Trochę osób też odpadło na tych bardziej kontrowersyjnych filmach, zrozumiałe oczywiście, ale dlaczego na przykład dużo osób odeszło na filmie, w którym mówiłem, że w szkole nie powinno się na siłę zachęcać ludzi do czytania? To nie rozumiem. Przecież nie każdy musi czytać. No nie popadajmy w przesadę, tak? No. Dobrze. 3 najpopularniejsze filmy jeszcze, tak zanim do książek przejdziemy. I to jest ciekawostka tutaj. Słuchajcie. To jest pierwszy rok, kiedy pojawiły się w tych najpopularniejszych filmach te filmy, które wrzucałem w tym roku. W tym roku. Pierwsza czwórka to w zasadzie, a pierwsze 3 to Dziadersi Fantastyki Polemika z Kasią Babis, film nakręcony z Szymonem i z Ignacym, to tam ponad 3000 wyświetleń miał i z Mateuszem bodajże chyba jeszcze, nie wiem czy Mateusz był w tym filmie, akurat chyba był. To ponad 3000 wyświetleń, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Tutaj było trochę łapek w dół, ale prawie w ogóle nie było już na babonach polskiej fantastyki, czyli recenzji Heksów Agnieszki Szpili, której zapowiadałem nową serię. No, może coś będzie z tej serii. Może coś będzie, bo wyświetleń było sporo, więc jestem usatysfakcjonowany. Na 3 miejscu z kolei, i tutaj mnie trochę zaskoczyło, 20 najlepszych powieści historycznych. Okej. Pytaliście o inne gatunki. Słuchajcie, nie chciałbym mówić o książkach, których nie czytałem. Dlatego tak podchodzę do tego,
Jak pies do jeża. Bardzo dobrze znam, na pewno dobrze znam powieść historyczną, natomiast inne nurty, inne gatunki to już równie. Dlatego, no nie wiem, namawiajcie mnie dalej, jeśli bardzo wam zależy, ale jakoś tak niezbyt chętnie to widzę. Ale dobrze, żeby nie przedłużać, te 2-3 minuty poszły na statystyki i przechodzimy do najlepszych i najgorszych książek minionego roku. Jak na rozdaniu Oscarów, tak jak się czuję. Nie wiem jak wy, ale ja tak, tutaj mam karteczkę, wszystko spisane. Nie, no pamiętam z głowy, ale tu książki z tyłu leżą i czekają. Część z nich na pewno pokażę. Tak jak wspominałem, tu chodzi o książki nowe. Gdybym miał wybierać ze wszystkich przeczytanych, to na pewno na pierwszym miejscu byłoby Na wschód od Edenu Steinbecka. To jest absolutna dziesiątka. Powieść, która mnie urzekła, zachwyciła. Coś pięknego, coś wspaniałego. Coś, do czego bym chciał za kilka lat wrócić z całą pewnością. A może też do wersji filmowej. I druga rzecz, mniej oczywista, która mnie też zachwyciła, tak nawet tam 9,5 na 10 oceniłem, bo tam coś tam, już nie pamiętam co, lekko zezgrzytało, to tutaj stoi na półce, może nawet pokażę, chociaż okładka nie jest jakoś specjalnie zachwycająca, bo to jest Prywatne życie Entu Szubat Ewy Nowackiej. Jest to powieść, ach jeszcze by nie było. Jest to powieść absolutnie, nie boję się użyć tego słowa, genialna, zarówno w wątku tym PRL-owskim, czy też anty-PRL-owskim, może do pewnego stopnia krytykującym podejście do kultury w PRL-u, ale to dzisiaj też jest widoczne jak najbardziej do historii, do kultury, ale też w tym wątku starożytnym, w tym wątku historycznym, kapitalna narracja, bardzo zagadkowa, bardzo nieoczywista, świetne postacie, świetny język, świetna fraza. Nie rozumiem, czemu ta książka jest zapomniana. Może dlatego, że te dwie narracje tak na pierwszy rzut oka nie bardzo do siebie przystają. Może o to chodzi. Więc zapraszam do obejrzenia recenzji, która była u mnie na kanale, bo warto, naprawdę warto tę książkę czytać, niezależnie po której stronie barykady siedzicie. Dla jednych to będzie herstoria, chociaż to nie jest żadna herstoria, ale opowieść o kobiecie z przeszłości, tak? Dla innych będzie to opowieść o tym, jak miałko podchodzi się do historii, jak się wykorzystuje historię do bardzo niecnych celów. Więc ja myślę, że to jest książka, która powinna się spodobać ludziom niezależnie od ideologii, jakie wyznają. Bardzo dobra rzecz, naprawdę bardzo dobra rzecz. Słuchajcie. A teraz już do książek. A, no bo tak jak mówiłem, to są te najlepsze. Natomiast najlepsze z nowe książki. Nie będzie w tym roku żadnego wydarzenia roku, bo nic takiego się nie wydarzyło. Nobel... No. Nie znam się, nie czytam po angielsku, trudno mi powiedzieć. Spływają do mnie takie opinie, recenzje, że podobno dobra rzecz, podobno dobry pisarz, ale dopóki nie zostanie przetłumaczone, nie wiadomo. Nic innego w zasadzie takiego, co można by było tutaj wykazać, wskazać, się nie wydarzyło w literaturze, w kulturze, więc no. Zaczniemy może od najgorszych, co? I tak, to jest trochę zaskoczenie, bo taka nominacja, to nie jest porażka roku, ale taka nominacja do porażki roku to jest niestety Andrzej Stasiuk i jego Przewóz. I oczywiście są książki, które niżej oceniłem, a które się tutaj nie znajdą. A dlaczego znajduje się Przewóz? Ano dlatego, że to jest Andrzej Stasiuk, moi drodzy. Noblesse oblige. Szlachectwo zobowiązuje, tak? Od takich pisarzy się wymaga po prostu, od takich pisarzy, którzy jednak podnieśli tę poprzeczkę, którzy napisali już coś sensownego i to wiele sensownych rzeczy. No, gdyby Stasiuk tą książką debiutował, to co innego, ale no niestety, to jest spóźnione, to jest słabo napisane, to jest bardzo niesprawiedliwe. I nie licząc kilku niezłych fragmentów, niesmaczne i nieudane. Niestety nieudane. Chociaż zamysł doceniam, bo sam pomysł był bardzo ciekawy. Natomiast taką srebrną porażką roku, bo brązowej nie będzie teraz, jest Uczeń nekromanty
pani Raj. Zobaczcie, jaka to jest gruba książka. 800 stron praktycznie. Wydanie poprawione. Słuchajcie, dark fantasy, które powinno być jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz poprawione. Naprawdę odradzam. Miłośnikom serbskich filmów i mocnych nerwów też, bo tu się dzieją bardzo różne rzeczy, bardzo dziwne rzeczy. Książka, która jest źle napisana, tak kęciasto, sztywno, bez jakichś charakterystycznych elementów, która raczej nikogo nie porwie, raczej nikogo nie zachwyci i trochę szkoda. Trochę szkoda kilku niezłych pomysłów, ale to wszystko się gdzieś rozeszło. Natomiast mimo wszystko nie jest to książka szkodliwa, bo ja uważam, słuchajcie, że są książki szkodliwe. Książki są nośnikami ideologii, więc no, możemy się spierać, czy to może sama idea jest szkodliwa, prawda? Niekoniecznie nośnik. Niech będzie, ale upraszczając, ta książka nikomu krzywdy nie zrobi. To jest po prostu taka mniej może trochę sympatyczna rozrywka. Niech sobie będzie. Ale na pierwszym miejscu, nie pokażę okładki, bo książkę czytałem na czytniku, tutaj może uda mi się wstawić. Oczywiście wiecie, heksy pani Szpili. Słuchajcie, nic tak złego w tym roku nie czytałem i od czasu haremu w Astatrix nie czytałem nic gorszego. To 3 lata chyba już. Harem był po prostu, był książką też szkodliwą, też fatalną, z fatalnym podejściem wobec historii, do tego jeszcze źle napisaną. Szpila broni się tym, że przynajmniej no, chwilami ma taką potoczystą frazę, nie ma tam błędów takich językowych, więc to zostało albo też dobrze napisane, albo zredagowane chociaż, ale cała reszta leży i kwiczy. Zapraszam do godzinnego streszczenia, bo to nie jest recenzja, godzinnego streszczenia. Część z was napisała, że nie wytrzymała w ogóle tej godziny ze mną. Nie dziwię się. Tam są tak straszne rzeczy w tej książce, że nie dziwię się, że nie wytrzymaliście. To się pojawiło w serii Babony Polskiej Fantastyki. No, sam tytuł sugeruje. Ale tak, mizoandryczna, pełna nienawiści, niechęci wobec drugiego człowieka, który nie podziela poglądów pani Szpili. Książka, no tutaj owinięte to wszystko w taką ideologię, że my się już nie bronimy, my już atakujemy. Tak, oczywiście, dlatego mamy prawo robić z mężczyznami różne rzeczy, więc myślę, że tym tropem będziemy w Babonach szli. Ale o tym jeszcze też za chwilę. Najgorsza książka minionego roku. Wywiad na pewno znacie z panią Szpilą. Ja myślałem, że może jednak książka nie będzie aż taka zła, że może to będzie po prostu takie tam przyzwoite coś o wiedźmach. Nie, było dużo gorzej niż myślałem. I to, co niektórzy z was pisali, tym się powinien zająć prokurator, bo jeżeli ktoś w książce po zakończeniu fabuły pisze, za każde wycięte drzewo powinno się zabić 100 leśników, czy tam iluś tam leśników, to jest to sprawa do prokuratury, zdecydowanie. I ja się będę tego trzymał. Nie wiem, nie znam się, nie wiem, jak się tam robi takie te donosy i tym podobne rzeczy, ale jeśli ktoś z was wie, to się może zająć tą książką, bo to już jest po prostu, to jest zwyczajnie szkodliwe. Ale żeby nie było, że ten rok, który mija, był taki zły, no to już przechodzimy do najlepszych książek tego roku, do tych, które nam zabłysły choć trochę na firmamencie. I tutaj spodziewacie się, jeżeli oglądacie kanał regularnie, to się spodziewacie pewnie, co będzie na pierwszym miejscu, ale myślę, że nie spodziewacie się trzeciego miejsca, a być może nawet drugiego się niektórzy nie spodziewają, więc będą dwie niespodzianki. Ale zanim do niespodzianek, to najpierw wyróżnienie, bo ja też wyróżniam takie książki, które powiedzmy, no mimo pewnych wpadek zasługują na to, żeby coś o nim powiedzieć. Ach, tutaj zdejmę od razu z półki. Słuchajcie, bardzo fajne science fiction. I będę się tu spierał z jednym blogerem czy vlogerem, który twierdził, że Maślanek liczby ostatniej jest lepszy od Protasiuka. Absolutnie nie.
ta ojkofobiczna i taka bardzo niefajne science fiction, chociaż dobrze napisane, nie powiem, że nie. Natomiast tutaj mamy bardzo przyzwoite hard science fiction, napisane przez człowieka, który myślę, że jednak ideologicznie jest mi dość daleki, ale bardzo szanuję, naprawdę bardzo szanuję za to, że udało się tutaj znaleźć, chyba tak myślę, tak mi się wydaje, jakąś nić porozumienia. Bo po pierwsze bardzo ciekawe pomysły na fantastykę, na science fiction. Bohaterowie, których trudno mi jest polubić, żeby powiedzieć, że ja ich nie lubię, ale to nie ma znaczenia. Bo najpiękniejsze w tej książce jest to, w jaki sposób Protasiuk ocala człowieka. Właśnie nie poprzez te dobre i piękne rzeczy, ale poprzez zwrócenie uwagi na to, że w tych chwilach ostatnich, w tych chwilach najważniejszych zawsze z nas wyjdą emocje jakieś. To jest ludzkie. To jest ludzkie. Kojarzy mi się ta książka, wiecie, z takim fragmentem piosenki wiersza Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Wariacje dla Grażynki, gdzie poeta śpiewa: krążymy w osypisku gwiazd, dwa niewyraźne ziarnka soli i ginie świat, a nas, tych kilka małych miejsc wciąż boli. To jest, wiecie, teraz jest ten taki popularny film, nie patrz w górę, nie? Że tam tu kometa nadlatuje, ma zniszczyć świat, a ludzie tu się kłócą ze sobą, śmieją się, bawią i tak dalej. U Protasiuka to by było trochę inaczej i mam wrażenie, że trochę bardziej poważnie. Że tak, być może źle się dzieje ze światem, ale my tworzymy, my wymyślamy, my budujemy genialne rzeczy, które rozpadają się z powodu tego, że ktoś kogoś nie lubi, że ktoś kogoś zdradził, że ktoś ma ochotę kogoś strzelić w pysk, tak, za to, co tamten mu zrobił kiedyś. I to jest świetne. I to jest świetne u Protosiuka, to jest świetne w tych opowiadaniach. Mimo tego, że one nie są równe, ale to jak w zbiorze opowiadań. Chciałbym tutaj zobaczyć Zajdla, przynajmniej nominację, za któreś z tych opowiadań. No, chyba że znalazły się rzeczy lepsze, których nie znam. To jest bardzo prawdopodobne akurat. Dobrze. To teraz myślę, że będą dwie zaskoczki. Tutaj patrzę, tak, na miejscu trzecim wśród najlepszych książek minionego roku, Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce. No powiecie tak, gra w zero płynie z prądem, mówcie sobie co chcecie, ale to jest dobra rzecz, to jest naprawdę dobra rzecz. Rozmawiałem o tej książce, wymienialiśmy się wrażeniami tutaj z różnymi ludźmi na temat autora, na temat tej powieści. Dużo osób mówi, że zapomina. Prawie wszyscy mi tak powiedzieliście, że zapomnieliście Ishiguro po iluś latach. Nie wiem. Ja Pogrzebanego Olbrzyma czytałem już dość dawno. Wydaje mi się, że całkiem sporo z niego pamiętam. Ale to była taka rzecz, takie 6,5, 7 na 10 powiedzmy, nie? Niezła, ale bez szału. Natomiast rozmawiałem o tej książce nie wiem z kim rozmawiałem, bo ten kanał prowadzą dwie dziewczyny i ja rozmawiałem z jedną z nich na Instagramie, chyba z Gosią, ale nie jestem pewny. Rozmawialiśmy właśnie o Klarze i Gosia twierdziła, że jest to książka spóźniona o około 10 lat, że bardzo dobra, ale spóźniona o około 10 lat. I tak i nie. Sam pomysł jest stary, sam pomysł jest przerobiony dziesiątki razy, aczkolwiek perspektywa jest moim zdaniem w fantastyce bardzo świeża. To jest perspektywa charakterystyczna i sposób pisania o emocjach, sposób pisania o uczuciach charakterystyczny jednak dla literatury głównego nurtu, bo taka literatura istnieje, nieważne, choćby tu 10 krytyków z fandomu stanęło i mówiło, że nie. Przeczytajcie Ishiguro i powiedzcie mi, gdzie macie coś takiego w fantasy czy w nowym science fiction, bo ja wam mówię, nie macie. Może się to wam nie spodobać, macie do tego pełne prawo. Możecie powiedzieć, że to jest nuda i banał, oczywiście ja się z wami zgodzę, to są rzeczy, które ciężko jest wartościować, mnie się akurat podobały, ale to jest rzecz, której w science fiction nie ma. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to zerknijcie na Raduchowską, Uzymai i Spektrum. Zobaczcie na różnicę między tymi książkami, mimo tego, że jedna i druga jest o uczuciu i o androidzie.
A jednak to są dwa różne światy. Kazuo Ishiguro jest takim trochę tutaj wyciskaczem łez. Klara i Słońce Kazuo Ishiguro to taki trochę wyciskacz łez, co jest charakterystyczne dla tego autora. Niektórzy mówią, że to jest w stylu Detroit. Nie wiem, nie grałem w Detroit. Znaczy na początku przynajmniej, bo podobno później już jest zupełnie inaczej. Mnie się to kojarzyło z AI Spielberga, ale ja nie znoszę AI Spielberga, a to mi się bardzo podobało. Choćby dlatego, że jest bardzo smutny finał. Tak, wiem, że w AI też, ale tam w finale pojawia się taka przepiękna myśl, której wam tutaj nie zdradzę, a która jest identyczna jak u mojego ukochanego Thorntona Wildera w Most Saint Louis Ray. W Most Saint Louis Ray mieliśmy opowieść o szukaniu człowieczeństwa po utracie wiary w Boga. Tutaj mamy opowieść o szukaniu człowieczeństwa w świecie bez Boga, w świecie bez tradycji, w świecie zeświadczonym. Okazuje się, że da się to znaleźć i pewnie konserwatyści zaraz mi zakrzykną, no tak, ale cóż tam po takim zakończeniu, skoro to nie będzie miało żadnej podbudowy, żadnych podstaw. Oczywiście, że nie będzie miało, ale co innego nam pozostaje, co innego. Bardzo ciekawy jest też świat przedstawiony, bo o nim dowiadujemy się bardzo niewiele, ale to wszystko, o czym się dowiadujemy, to jest gdzieś w tle, to są takie delikatne rodzynki w tym cieście. I tutaj też myślę, że konserwatyści mogą być usatysfakcjonowani, bo Ishiguro pokazuje, jak podchodzi się do ludzi, którzy chcieliby żyć tak jak dawniej, którym niekoniecznie podobają się zmiany. Jest kapitalna scena, kiedy jakaś kobieta nazywa takiego człowieka, zupełnie normalnego, zwykłego człowieka. Mówi, no ale wy jesteście faszystami przecież. No bo wy chcecie żyć tak jak dawniej, tak? To jesteście faszystami. I po dyskusji ona mówi, nie no, wiesz, przepraszam cię, ja nie wiem dlaczego to powiedziałam, ale no tak się mówi o was, tak się was przedstawia. To nie są najważniejsze problemy tej książki, to są rzeczy, które są gdzieś w epizodach, ale one są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo interesujący jest taki sposób budowy świata. Może się wam to nie spodobać, możecie powiedzieć, że nudna, że melancholijna, ale z całą pewnością czegoś takiego we współczesnej fantastyce nie ma. I droga fantastyko, idźcie tą drogą. Idźcie tą drogą, co Kazuo Ishiguro, a każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na drugim miejscu książka, której nie pokażę, bo już zwróciłem ją do biblioteki, nie ma sensu przetrzymywać. Dałem do czytania żonie, też była zachwycona. I jest to też fantastyka, o dziwo. Powieść fantazy, przeczytam autora, pewnie przekręcę imię i nazwisko, Juhani Karila. Polowanie na małego szczupaka. Słuchajcie, rzecz niezwykła, niezwykła po prostu. To jest coś jakby połączyć Jakuba Wędrowicza, Przystanek Alaska i jakiś skandynawski kryminał. Czyli atmosferę absurdu, bardzo specyficzny humor, gwarę, bo tam jest cała masa gwary i opowieść o takich z jednej strony jest to świat, w którym demony chodzą po ulicach, tak? Potwory, demony z legend chodzą po ulicach i przeszkadzają ludziom, albo czasami też pomagają. Ale z drugiej strony jest to też opowieść o tym, że prawdziwe demony są tutaj, tak? W człowieku, że jest nim przemoc, alkoholizm, zdrada, jakaś, nie wiem, no, przedmiotowe traktowanie drugiej osoby i tak dalej. Mimo wszystko jednak autor nie popada w takie typowo skandynawskie pisanie. Wiecie, że tutaj to opresyjne społeczeństwo jest wszystkiemu złe. Albo to mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Nie. To jest najpiękniejsze też w tej książce, że tu nie ma próby takiego szukania jakiegoś albo panaceum z jednej strony, bądźmy wszyscy dla siebie mili i sympatyczni i będzie lepiej, albo próby takiej syntezy. Patriarchalizm, albo odwrotnie, matriarchalizm, nie wiem, tam cokolwiek innego, tak? Nie. Każdy odpowiedzialny jest za siebie. To zło po prostu bierze się z tego, bo człowiek zaczyna robić coś źle, bo chce czegoś innego, złego, tak? Ale z drugiej strony jest to też przepiękna opowieść fantazy. Naprawdę, z fajnym polskim akcentem, który zagubił się w tłumaczeniu, bo niestety musiał się zagubić w tłumaczeniu i dopiero z posłowia dowiadujemy się,
gdzie nam tam zagrało po polsku. Jak przeczytacie, to będziecie wiedzieć, o co tutaj chodziło, ale rzecz niezwykła, zabawna, smutna, poważna. Co może odrzucać w czytaniu? To od razu powiem, że większość dialogów jest napisana pewną gwarą, czy językiem udającym gwarę. To jest, jak to tłumaczył autor przekładu, coś jakby kaszubski, tylko trochę inaczej zapisany, zapis fonetyczny kaszubskiego z różnymi wtrętami, których w kaszubskim nie ma. Tak, ale to też ma swoje, że tak powiem, podstawy, żeby tak, a nie inaczej język bohaterów wyglądał. Polecam naprawdę, naprawdę bardzo mocno tym, którzy lubią fantazy i tym, którzy nie lubią fantazy, Polowanie na małego szczupaka. A tak jak mówię, jeżeli Przystanek Alaska pamiętacie i Przystanek Alaska się wam podobał i tego rodzaju klimaty, to w ciemno. Naprawdę, bardzo dobra rzecz, bardzo dobra rzecz. A na pierwszym miejscu, moi drodzy, sięgam tutaj po książkę. No chyba wszyscy wiedzą, co będzie na pierwszym miejscu. Upiór, historia naturalna, Łukasz Kozak. Rzecz absolutnie, absolutnie genialna. Świetnie napisana, świetny pomysł, bardzo nietypowe spojrzenie. Książka, która zmieniła moje spojrzenie na dziadę Adama Mickiewicza, która mi wyjaśniła rzeczy, których ja nie rozumiałem. I wiecie, powiem wam tak, że moglibyśmy tu sobie polemizować, tak? O właśnie, tu pokazuję. Moglibyśmy sobie tu polemizować. A dlaczego tu Ishiguro na trzecim, a Kozak na pierwszym? Czy ta fińskie demony na drugim, a Kozak na pierwszym? To ja powiem tak. Choćby za jedną rzecz. Upiór zasługuje na to, żeby być oczko wyżej. Za szatę graficzną i za to, jak został wydany. Oczywiście już było narzekanie, że dlaczego w skaje, a nie w skórę oprawiony? No, żebyś się pytał, dlatego. Nie, no przepraszam, nie chcę tu nikogo obrazić czyjejś opinii, ale no nie narzekajmy, bo to jest świetnie wydana rzecz z kapitalnymi ilustracjami. Tak, oczywiście nie zapisałem sobie kogo. Malarki Aleksandry Waliszewskiej. Kawał dobrej roboty pod każdym w zasadzie względem. Rzecz, która mnie zaintrygowała i w sumie tak jak czytałem, jak zacząłem, czytałem i skończyłem tak, to zaciekawienie nie zniknęło. Więc polecam, nie jest to tania książka, ale polecam bardzo, bardzo serdecznie. Książka roku, bez mrugnięcia okiem jak dla mnie, słuchajcie, no. Warto. Jeżeli kogoś w ogóle interesuje kultura ludowa, jeżeli kogoś interesuje, nie wiem, horror, skąd się wzięły różne pomysły, jeżeli kogoś polski romantyzm interesuje, to koniecznie Łukasz Kozak, Upiór. Najlepsza książka minionego roku. Słuchajcie, a na koniec jeszcze o tym, co w najbliższym czasie. Patrzę na mój ten spis tutaj, żeby o niczym nie zapomnieć. Jest trochę pomysłów, parę nowych, parę starych, więc zobaczymy. Pytacie mnie o jedną rzecz. Czy będzie Co czytała Europa? Podsumowanie, opowieść o bestsellerach w dwóch odcinkach. Będzie. Będzie, słuchajcie, będzie. To są moje ulubione filmy. Naprawdę uwielbiam je robić. Ja się minąłem z powołaniem. Powinienem pracować w jakimś instytucie do spraw czytelnictwa, badać czytelnictwo. Jakoś na studiach mi to czytelnictwo nie szło. Nawet miałem poprawkę chyba, jeśli dobrze pamiętam, z tego przedmiotu. A teraz uważam, że to jest kapitalna rzecz. Rynek tutaj... Ale z rynku księgarskiego miałem chyba piątkę. Tak. Może to dlatego. Może bardziej księgarstwo mnie interesuje niż sprzedaż, handel, niż czytelnictwo. Więc będzie na pewno w najbliższym czasie już. Myślę, że za tydzień, dwa pojawi się pierwsza część, za 2-3 tygodnie druga. Co czytała Europa, czyli o najlepiej sprzedających się książkach minionego roku w Europie. Chciałbym też w styczniu jeszcze, ale to będę musiał przeczytać, zrobić taką rozmowę
z pewną osobą na temat książki Klausa Schwaba Czwarta rewolucja przemysłowa. Tak, tylko muszę tę książkę najpierw przeczytać, już ją mam, już na mnie czeka, więc jak tylko przeczytam, porozmawiamy sobie o Klausie Schwabie, o jego wizji, o tym, na ile to jest niebezpieczne i co z tego wynika. Założymy foliowe czapeczki, a może nie, zobaczymy. Bo tak wiele osób o nim mówi, a mam wrażenie, że mało kto to czytał i chciałbym się sam z tym zmierzyć w jakiś sposób. Więc to na pewno w styczniu. Chciałbym też, żeby te krótkie piłki się pojawiały tu. To krótkie filmy o takich książkach, których ocena waha się tak gdzieś od 4 powiedzmy do 7, nie? Czyli takich średniakach, o których coś tam można opowiedzieć, ale nie ma sensu mówić dłużej niż 10 minut. To tak czwartkowe filmy. Ale chciałbym też poopowiadać wam w tych takich krótszych być może filmach od czasu do czasu o grach. O grach komputerowych, planszowych to chyba nie ma co, bo aż tak bardzo się na tym nie znam, ale to jest kanał o kulturze, więc chciałbym od czasu do czasu wspomnieć coś o grach z założeniem takim, żeby to były gry, w które mógłby zagrać ktoś z tak zwanym niskim progiem wejścia, ktoś, kto z reguły nie gra, a po drugie, żeby one jednak niosły ze sobą fabułę. Tak, żeby coś można było, czegoś można się było z nich dowiedzieć, żeby też był jakiś przekaz i jakaś narracja przede wszystkim, czyli nie żadne arcade'ówki, czyli te gry zręcznościowe, tylko coś, gdzie mamy fabułę, po prostu. Więc to by się pewnie co jakiś czas pojawiało. Dwa pomysły mam, jeden trochę bardziej poważny, to też by było o grach, ale może w innej serii, bo chciałbym trochę o literackości cyberpunka porozmawiać, tego growego cyberpunka, ale o takich mniejszych rzeczach też na pewno. I teraz tak. Tak, tutaj sobie coś zapisałem, że dwa filmy i teraz oczywiście nie wiem, o co chodzi. Tak, mam taki pomysł, żeby pozapraszać różnych ludzi znanych i porozmawiać z nimi o tym, co czytają, z różnych dziedzin, ludzi znanych z różnych dziedzin. Nie chcę tutaj nikomu wchodzić w szkodę i robić konkurencji, więc byłyby to rozmowy tylko i wyłącznie o książkach, o tym, jak oni się zapatrują na czytanie, co czytają, czy coś czytają, co pamiętają z tego, co czytali i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że tutaj byłyby już chyba konieczne niestety jakieś środki finansowe. Wiem, że one są, wpływają przez Patronite, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. To w ogóle było też w tym roku takie wielkie zaskoczenie, że chcecie jednak wpłacać na ten kanał i bardzo fajnie, że to robicie, bo tak jak na przykład przed heksami zepsuła się jedna lampa, żarówka, jak wam mówiłem, i teraz już jest wszystko okej, tak? To się dało załatwić tylko w zasadzie z pieniędzy z Patronite'a, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że wpłacacie. Jeżeli chcecie się jeszcze dorzucić, to link będzie na dole, pod filmem, w opisie, w pierwszym komentarzu, w ogóle wrzucam go, gdzie się tylko da. Więc można nawet 5 zł. Mamy swój czat, na którym też można propozycje różne wysuwać co do tego, co się na kanale powinno pojawić. I Zapraszam, będę wdzięczny za każdą złotówkę. Na Instagramie chciałbym, żeby koło marca, kwietnia pojawił się quiz literacki. Mówicie, że jesteście zaskoczeni poziomem wysokim pytań. Bardzo się cieszę z tego powodu. Wiem, że z reguły już przy trzeciej serii to zostaje po 5-6 osób, reszta odpada przy tych najtrudniejszych pytaniach, ale dopiero w drugiej edycji, dopiero teraz udało mi się wymyśleć takie pytanie, na które nikt nie odpowiedział, więc no fajnie, ale chciałbym, żeby teraz nagroda była już taka, no naprawdę, z prawdziwego zdarzenia, taka wow, robiąca wrażenie, dlatego odczekam najdłużej jak się da do tego quizu, żeby to też finansowo nie było dla mnie jakoś tutaj bardzo, bardzo mocne. Nie mogę sobie przypomnieć, co ja tu sobie zapisałem, że dwa filmy, jakie dwa filmy ja bym chciał zrobić, nie wiem, szczerze mówiąc. A, przypomni mi się może później coś o filmach? Wiedźmina bym chciał obejrzeć i przekonać się, czy naprawdę jest tak zły, jak wszyscy mówią, ale chyba nie to miałem na myśli.
No, więc podzielcie się w komentarzach opiniami o tym, na to czekam najbardziej. Co wam się podobało z książek w zeszłym roku, co wam się nie podobało w zeszłym roku z tego, co przeczytaliście. Dajcie znać też, co myślicie o tych propozycjach na następne filmy, na następne miesiące, co byście chcieli zobaczyć, o czym byście chcieli usłyszeć, jakie serie kontynuować, jakich nie, czy jeden wiersz może też pewnie się będzie pojawiał. Jakieś inne rzeczy też, może ktoś z was ma jakieś pomysły. Czasami realizuję to o czym mówicie, bo czasami czuję się na siłach. Jeżeli ja czegoś nie robię, o co mnie prosicie, to najczęściej dlatego, że nie czuję się zwyczajnie na siłach. Po prostu mam wrażenie, że moja wiedza jest za mała. Na Instagramie jeszcze w akcji wspólnego czytania będziemy czytać teraz Na Srebrnym Globie Żuławskiego. Za miesiąc, jeśli dobrze pamiętam, mamy Wileński Poker. Bardzo jestem ciekawy tej powieści. I może te książki się pojawią tutaj w jakimś krótszym zestawieniu, a może w zestawieniu miesięcznym. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem będziecie oglądać mnie w Sylwestra, więc życzę wam wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wszystkiego czytelniczo najlepszego w 2022 roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dużo lepszy od poprzedniego roku pod względem liczby przeczytanych książek, ale też pod względem jakości tego, co nam się do czytania zaproponuje, a wiemy już, że prawdopodobnie będzie nowy Welbeck. Być może będzie też nowy Radek Rak, być może będzie nowy Wegner, więc jest na co czekać. Jest na co czekać, słuchajcie. Do zobaczenia zatem w nowym roku i wszystkiego najlepszego. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.